tym odcinku mam dla Ciebie świetny trik. Pokażę Ci, jak podzielić dane, które są w jednym arkuszu, na wiele arkuszy. Jak to zrobić szybko i w miarę automatycznie. Będę chciał dzielić dane na podstawie kolumny ID, więc wszystkie te dane, które dotyczą danego numeru ID, mają pójść do jednego arkusza, te dotyczące kolejnego numeru ID mają pójść do kolejnego arkusza i tak dalej, i tak dalej. Do dzieła! Wykorzystam tabelę przestawną, zanim jednak ją wstawię, to dołożę do tych danych dodatkową kolumnę, w której wstawię kolejne liczby. To będzie potrzebne mi po to, abym te dane w tych arkuszach, które powstaną, miał ustawione w takiej samej kolejności, jak teraz one są ustawione w tym arkuszu zbiorczym. Do dzieła! Umieszczam kursor gdziekolwiek w obrębie tych danych i wstawiam tabelę przestawną, więc karta wstawianie, tabela przestawna, może ona iść do nowego arkusza, klikam przycisk OK. To pole, według którego chcę dzielić te dane na arkusze, przeciągam do pola o nazwie filtry w tabeli przestawnej, więc ID idzie do filtra, natomiast wszystkie pozostałe pola idą do wierszy tej tabeli przestawnej, czyli LP do wierszy, konto do wierszy i wszystkie te kolejne pola również do wierszy. Dodatkowo ta kolumna LP ma taką funkcjonalność, pełni tutaj taką funkcjonalność, że jeśli by w tym arkuszu zbiorczym jakiś rekord był powtórzony, to w tabeli przestawnej on nie będzie pokazywany tylko raz, w tej tabeli przestawnej, która powstanie, tylko będzie pokazywany tyle razy, ile ma tutaj różnych numerów w kolumnie LP. Więc w ten sposób duplikat również obsłużymy. Wracam do tego arkusza, w którym stworzyłem tę tabelę przestawną i teraz troszkę ją zmodyfikuję. W jaki sposób? Zmienię układ tej tabeli, więc umieszczam kursor w niej, klikam w kartę projektowanie i nie potrzebuję w ogóle sum częściowych, nie potrzebuję w ogóle sum końcowych. Zmienię układ tej tabeli na tabelaryczny i włączę powtarzanie wszystkich etykiet elementów. W ten sposób mam taką tabelę przestawną, która pokazuje mi wszystkie te same dane identyczne, jakie są w arkuszu zbiorczym. Jeżeli teraz bym chciał wybrać tylko dane dla konkretnego numeru ID, to musiałbym ten numer filtrem wybrać. Ale nie będę tego tak robił, nie będę teraz tej tabeli kopiował manualnie do kolejnych arkuszy, bo Excel jest w stanie za mnie to zrobić. Zobacz, jak sprytnie. Będąc cały czas w tej tabeli przestawnej, mogę mieć wybrany jakiś numer ID, albo mieć pokazane wszystkie numery ID, to nie ma znaczenia. Klikam teraz w kartę analiza, lub też w niektórych wersjach Excela nazywa się ta karta opcje. Lokalizuję przycisk opcje, rozwijam go i wybieram polecenie pokaż strony filtru raportu. Bardzo rzadko używane polecenie, ale teraz ono jest jak znalazł. Zobacz, jak sprytnie zadziała. W okienku, które się pojawiło, pojawiło się tylko pole, które było umieszczone w filtrach tej tabeli przestawnej. Klikam przycisk OK i obserwuj, co się dzieje. Pyk! I Excel utworzył tyle arkuszy, ile było unikalnych wartości w kolumnie ID. Każdy z tych nowych arkuszy dostał taką nazwę, jaka występowała w kolumnie ID. I zobacz, że w każdym z tych arkuszy teraz są tylko dane dla tego konkretnego ID. Czemu? Bo w każdym z tych arkuszy teraz pojawiła się tabela przestawna, która w filtrze ma wybrany ten numer ID. Jeżeli mogłoby to zostać tak jak teraz, to już jest robota zrobiona. Natomiast jeżeli byś nie chciał mieć jednak tych tabel przestawnych, to pozbędziemy się ich, bułka z masłem. Zaznaczam teraz wszystkie te arkusze, które powstały. Klikam na pierwszym z nich, przewijam się do ostatniego, przytrzymuję Shift, klikam na ostatnim. I teraz mógłbym tabel przestawnych się pozbyć, wykonując operację kopiuj, a następnie wkleję jako wartości. Więc zaznaczam te cztery kolumny, bo każda z tych tabel przestawnych jest identyczna, ma cztery kolumny. Kopiuję i wklejam w to samo miejsce jako wartości. Spójrz, zniknęły tabele przestawne, a jeżeli zniknęły, to teraz zbiorczo na każdym z tych arkuszy mogę usunąć tę kolumnę LP. Chyba że chciałbym ją zostawić z jakichś względów, ale jeżeli nie, to mógłbym ją usunąć. Mogę teraz jeszcze troszkę się popieścić z tymi danymi, na przykład pierwszy wiersz pokolorować, zaznaczę te trzy kolumny, dopasuję jeszcze szerokość każdej z nich i te wszystkie operacje, które przed chwilką wykonałem, one zostały wykonane na wszystkich tych zgrupowanych arkuszach. Więc ustawia się w komórce A1 i zobacz, teraz w każdym z tych arkuszy te czynności widać, że zostały wykonane. I to w zasadzie cała praca. Jeżeli teraz dane moje by się zmieniły, to mogę wszystkie te arkusze, które powstały, usunąć, wróciłbym do danych. Na danych mógłbym zbudować albo drugą tabelę przestawną, albo mógłbym tę istniejącą odświeżyć i wystarczyłoby, że ponownie użyłbym polecenia generuj, pokaż strony filtru raportu.